Ale tu creepy, ja cię kręcę. Dobra, zastanowiłem się, poszedłem kawałeczek na zwiat w tamtą stronę i chyba wiem, jak trzeba iść. Więc chłopaki, jak tam, mam nadzieję, że nie zmarzliście, musiałem kawałek przejść. Dobra, chyba bo już trzeba... nagrywamy. Tak. Nie wiem, jest. Nie chcę nagle domu. Ale no. Musimy znaleźć wyjście stąd. W tym momencie nie ma wyjścia. To znaczy jest wyjście, ale musimy je znaleźć. Mogę nagle z wami nie jechać. No ale pojechałeś, ale fajna przygoda, przyznaj. Fajna jest. Nie. A tobie się podoba przygoda? Tobie się podoba. Tylko latarka mi nie działa. Bateria padła, no sporo już tu jesteśmy. Z 3 godziny już jesteśmy. 3 godziny jesteśmy. Dobra, damy radę. Jeszcze raz. Damy radę, chodźmy. Tu zaraz powinien być mostek. I będzie ok. Dobra. Tu jest jakaś rzeczka. Tylko nie wchodźcie, bo tu jest kiepski lód. Może się zarwać, więc nie można wchodzić na taką. Ja nie wiedziałam, że to się tak skończy. Ale to się jeszcze nie skończyło. Przygoda dopiero się... Zaczyna. Może nie zaczyna, ale już trwa na pewno. I będzie wszystko ok. Będzie na dobrze. Taką prawda? Ty wierzysz, że będzie dobrze. Ej, no to my powinniśmy wrócić sobie, bo ty... Właśnie wracamy, ale nie będziemy się cofać, bo byśmy szli chyba z 10 kilometrów. A jeżeli teraz pójdziemy cały czas prosto, w końcu wydostaniemy się stąd i przejdziemy przez tą opuszczoną wieś. A na 100% jest, bo ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to ta wieś już była opuszczana, a teraz już jest opuszczona i zrujnowana. Może coś tam jeszcze zostało, może znajdziemy jakiś skarb. Może hajs. Stare monety jakieś. Skąd wiesz, że nie? Ej, sumie? No. Ale taki jakby w Meksyku? No tak jakby w Meksyku. Takie, że takie wiesz, kowbojskie? Mhm, tak. Serio? No nie ja wiem. Ja się tam przeprowadzam. No nie wiem, zobaczymy. O, okej. Okay. A ty jak się czujesz? Nie jest ci zimno? Nie. Ale jesteś trochę zmęczony. Myślę, że bolą, to na pewno. Aha. Co tu się świeci? Ubierz mi, mogę coś powiedzieć do kogoś? Tak, jasne. Ubierzcie mi w Izopie, ja byłem w górach z tatą i było o wiele gorzej. No, domyślam się, więc... Byliśmy w błocie. Mhm. Co? A myślałem, że to jakiś typek. Nie, jest okej. Okay. Idziemy. Cały czas prosto. Przygoda rusza, jupi. Cały czas prosto, chodźmy. Tu będzie gdzieś to... Gdzieś to opuszczona wieś. O, może cię pośpiewasz, to będzie trochę weselej. Nie pamiętam, co było. O, idziemy równo, równo, równo. Czekajcie? Dobra. No 3, 2, 1. Pierwsza krok. Równo. Raz. I raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa. Czekajcie, musi równo być, dobra. Jest równo. Jest równo. Let's go. Prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra, jest ogólnie ciekawie, wesoło i zaraz kolejna część przygody, opuszczona wieża, zobaczymy jak ona teraz tu będzie wyglądała. Mam nadzieję, że na to zakończymy. Możecie tu latarki wyłączyć, bo tu rzeczywiście jest, jest. Nie po nas, słyszysz? To chyba alarm się włączył, to ochroniarze mogą być. Musimy się zaraz schować. Obrabowaliśmy. Ten samochód, to jest naprawdę. Co tu ja? Ale ja coś spróbowaliśmy, bo jadę po nas. Nie wiem, czy będzie słychać na audio. Będzie chyba, no dobra. Tu powinien być... Ej, widzisz to? Dobra, tu powinien być mostek. I przechodzimy. Mam mostek. Jest mostek? Jest mostek? Jest. Mam mostek. Dobra, teraz cicho, bo tu może ktoś tam być. No właśnie, tam ktoś może być. Dobra, dlaczego? Mam, to jest gaz pieprzowy. Gdyby ktoś nas się czepnął, to będzie... Policja. Jak się bronić. A, tędy? Tak, tu jest mostek, widzicie? Na tą rzeczką. Ej, w jakimś pole winnego. Dobra, a teraz cicho. Muszę robić całość. Tu jest gdzieś to opuszczona wieś. Chyba. Słyszę, dobra, ale poczekaj cicho na razie. Cicho na razie. Poczekaj, ja pójdę pierwszy. Jak to się szło tędy? Czekajcie. Cicho.
Nie. Jakiś parkan tu jest? Gdzie jest? Nie, nie, to jakiś... To chyba drzewa są. Jakaś kobieta. I drzewa, aha, tak. Tylko czekajcie, ktoś tam jest. Ktoś tam łazi. Boję się ich. Spokojnie. Są dzieci z kukurydzy? Może to dzieci kukurydzy, rzeczywiście. Dzieci z kukurydzy? No. Dzieci kukurydzy, a nie dzieci z kukurydzy. Filmu nie oglądałeś? Straszny. Oglądałem. No właśnie, to wiesz właśnie, o co chodzi. Wiem. A wiem, to opuszczone wieś jest kawałek dalej. To, to, dobra, no, idziemy tędy. Dobrze, ja nie wprowadzę w błąd. No i czemu tak? Sam trochę błądzę, cicho. Tędy jeszcze. To jak to ogrodzili, skoro ogrodzone, to może się da tu tędy wejść. To co, jak wrócimy, to jakiś maczek? Maczek. Poczekajcie. No. Poczekajcie, ja sam zobaczę, co tu jest. Kurze, no to jest las. Chcecie, możecie iść za mną. Chodźmy. Bo to jest ogrodzone. Ała. Idziemy teraz w stronę jakiegoś domu, który jest opuszczony. Dobra, jesteście? Jesteście? Dobra. Postarajcie się zachowywać się ciszej. Kurna, tam to jakieś... Bagno, tam jest bagno. Tam jest bagno, nie idziemy tam, bo to wiem, wiecie co to może być? To może być zalana piwnica jednego z budynków. Nie idziemy tam. Dobra, patrzcie. Patrzcie pod spodem. Nie no. Czemu jakie potem wodę to jest? No bo to jest bagnisty teren. Kurczę, nie ma już tego, już tej wsi. Już. Tu nie ma opuszczonego domu, już nie ma. Nie, ale to do mojego domu. A szkoda. No to zaraz pójdziemy. Ja teraz tam jestem jaja. Ha. Kurczę, nie ma już opuszczonego domu. Jakieś pnie, drzewa są zwalone i to jest wszystko. Dobra, tu jest wyjście. Kurwa, pająki. Ej, dobra, teraz. Nie, dobra. Padżągi są fajne. Dobra, idziemy. Jesteście? Dobra. Tak. Ej, serio, ja chcę do domu. Bardzo? Bardzo. Już tu jest fajnie. Nie. Nie? No jak zgubiliśmy się. Nie, chyba się odnajdujemy, wiecie, bo tu już kończy się ten dzikie teren się kończy, może świecić na drogę, bo ja świecę na siebie, żeby było widać. Dobrze, idziemy równo? Dobrze, dobrze. Więc będziemy chyba kończyli film. Znaleźliśmy miejsce, gdzie była kiedyś opuszczona wieś, ale już tej wsi nie ma. Więc przygoda była. Więc mogę dodać jeszcze. Dodać mogę jeszcze tylko to, że niestety takie opuszczone, fajne wsie, opuszczone domy, takie skanseny, miejsca takie dzikie kończą się już, właściwie Warszawa się rozbudowuje, wszędzie wchodzi nowoczesność i nie ma już takich super miejsc, jakie było kiedyś. Tu była kiedyś opuszczona wieś, chodziłem, bawiłem się tu jako dziecko. Potem drzewa wyrosły na miejsce tych domów, potem między domami, prawda, albo z takich dziur w dachu wystawały gałęzie. Piękny, super klimat, ale wszystko zniszczyli, wyburzyli. Nie ma, jest tylko park. Miło było, fajnie z nami chłopaki i do zobaczenia na kolejnym... A, czekaj. Subskrybuj kanał. Właśnie, subskrybuj. I lajkuj. Subskrybujcie kanał, do zobaczenia. I... Bo totalnie rozwalacie system. Ale będzie dobrze. Do zobaczenia.